Hej, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z MyTamed Porsche, z tej strony Avia i moi drodzy, dzisiaj mamy pełno rzeczy do roboty, pełno zadanego. W ostatnim odcinku, jak wiecie, połowiliśmy trochę rybek i przez to troszeczkę nam się te zadanka, powiedzmy, rozeszły. Też czasowo się nie wyrobiliśmy z niektórymi, więc w tym odcinku się skupiamy głównie na zadankach i myślę, że głównie... Oj, mogę się to słyszeć i bardzo Was przepraszam. I wiecie, jak ja się tam zawsze sobie machuję rękami, taka wiecie, mimika gestykulacja. No i w tym momencie uderzyłam bardzo mocno w słuchawki, więc przepraszam Was za to. Więc może ja już zacznę po prostu, żeby nie uderzyć w coś innego tutaj i nie rozwalić sobie czegoś na biurku. Wracając do tematu, dzisiaj postaramy się zrobić już te zdjęcia dla tej May biednej, która czeka na te zdjęcia i czeka i czeka. Przy okazji musimy pójść do Arlo i oddać mu rzeczorki. Sprawdzimy ten dach, chociaż myślę, że tego dachu dzisiaj nie idziemy wykańczać. Zostajemy... Ja tu zrobiłam. Nie wiem, zostajemy sobie go po prostu na inny raz. A zajmiemy się tym tunelem i tam rzeczorami na pustyni, żebyśmy sobie zwiedzili tą pustynię. Dzisiaj chyba nikt nie urodzi, wydaje mi się, że dopiero urodziny ma jutro Lee, więc więc chyba nie, moja skleroza dzisiaj nie będzie musiała o niczym przypominać. Dobra, wracając do tego, nie możemy już brązu robić, więc może być to szkło. Jak widzicie, pokończyły nam się rzeczorki z tej pierwszej kopalni, na której się też będziemy musieli udać, ale to myślę, że już w następnym odcinku, nie dzisiaj. Chociaż chyba, że zostajemy, wiecie, nam jakiś czas wolny, to najwyżej wtedy tam skoczymy. Teraz się głównie skupimy tutaj na prześledzeniu tego wszystkiego, pozbieraniu rzeczorów. Chyba nie mogę zrobić sobie nawozu, tak, bo nie mam tego czegoś. Nie wiem, w jaki sposób łatwiejszy to zdobyć, oprócz bicia się z potworkami, więc jeżeli macie jakieś newsy, jak to szybko zdobyć, to możecie mi powiedzieć. To też nie wiem, do czego w ogóle jest. Po prostu jest. Ja sobie porobię tych soczków, bo skoro nie mam nic innego do roboty tutaj, to niech sobie tam to porobi. Ja też obiecuję, że w niedalekiej przyszłości sprawdzę... czekajcie, to 20 stamin i 60 defensy, a to 80, to jest lepsza, więc dobra. Ja sobie obiecuję wam, że ja sprawdzę... ale co ja wam sprawdzę? A, co do muzeum możemy oddać, oprócz rybek, które po prostu trzeba wszystkie zebrać i przynieść tam. Czy już wszystkie? Nie, jeszcze musiały być dwie po dwóch różnych końcach. Jedna tu jeszcze owca. Ile mam już owieczki? 94. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch odcinków już się ogarniecie trochę i urośniecie, bo naprawdę potrzebne mi jest futro. Mleko to tam jak mleko, to będzie po prostu kolejna rzecz na staminę do zdobywania. Ale no jednak futro to, znaczy futro w sumie jest mi najbardziej takie potrzebne, więc mam nadzieję, że dzień nie będzie trochę tego zrzucać. No jajek oczywiście mamy pełno. Wiem, że będziemy mogli, możemy sobie w sumie porobić jakieś jedzonka, ale czasowo się na razie tak... nie chciałam, żebyś jej... znaczy może ją pogłaskać, ale chciałabym, żebyś im dodała coś do jedzenia, bo już dawno chyba tego nie robiłam. Ale wracając, coś miałam powiedzieć, tylko wiecie. Ja zapominam dużo rzeczy, bo wiecie, 10 myśli na raz i człowiek już nie pamięta, co chciał zrobić. Dobra, wracając do tego, tutaj oddamy. To zostawię tutaj, co mogę. Okej. Cooking data dyski, nie tędzie do elektroniki, rzucę to tutaj. Wiecie co, może to nie jest elektronika, ale po prostu zostawię ten gunpowder też tutaj. Niech on sobie tutaj będzie, a farbki bym dała... W sumie nie wiem, do czego mam dać farbki. Niech będą do tkanin, chociaż wiem, że to nie są tkaniny, ale tam są potrzebne chyba właśnie do czegoś, żeby robić. Okej, co my tu mamy? O, dawę, okej. Najwięcej mówię, zrobić tam popularny sposób. Nie,
Okej, dawa, chcę planter boxy. Tutaj dostajemy rzeczorki i tak. A czekajcie, że w piątek i w sobotę mamy jakiś ten? Tak, w piątek i w sobotę są jakieś tutaj rzeczy i będzie trzeba się na to zapisać, bo nie wiem jeszcze kiedy, bo nie doczytałam tam. Tak czy siak... Oj, nie, ty chciałam ten banban, chciałam to. Dobra, zobaczymy sobie tylko jeszcze te zadanka, jak one się nam tam nam układają. I teraz tak, i industrial planter boxy nie są na czas, więc sobie je zostajemy. Marble Planking Heart to możemy zrobić w sumie, jak tylko to jest potrzebne, to wiecie, to raz, dwa, przy okazji, jak już tam idziemy. Miałam się tym nie zajmować, ale skoro tylko tyle jest potrzebne, to wiecie. Blachy, jeden ten, nie to, nie to, nie szkło, jeden ten. Drum, to będzie do pierdu. A w pierdach już nie ma miejsca, więc przydałoby się nam skrzynka. Rydoły 3. A rydoły 3. I dobra, i to zostawić tu. I jeszcze miałam sobie wziąć, to chyba będzie surowce przepalone, szlaki przepalone, jeden ten. No musimy tego więcej zrobić, bo podejrzewam, że to będzie nam naprawdę potrzebne za niedługo. Coś tam coś jeden nie chce, Emilii coś tam chce, ale to wiecie. Sobie poczeka. Dobra, lecimy, to tutaj co mamy do porobienia, 5 gunpowderów zapomniałam wziąć, więc to też musimy się po to wrócić, bo zanim zmiotuję, ja zapomnę później całkowicie o tym. Dobra, mamy tutaj jakiś crystal colander, no nie wiem co, czy mogę to zrobić, rubber belt. Dobra, ryzyk fizyk, pewnie nie mogę tego zrobić. A czekajcie, a to muszę pewnie wejść na dach budynku, żeby to naprawić. Więc najpierw sobie jeszcze pójdziemy na daszek. Później zobaczymy, czy możemy zrobić ten rubber belt. I weźmiemy dla May. Zrobimy te zdjęcia w końcu, bo czeka dziewuszyna, a ja czekam cały czas, żeby była ładna pogoda. Jest ładna pogoda, ale zapominam o tym. Okej. Okay. Dobra, z tym już koniec. Tutaj idzie Persley akurat ładnie. No i dobra. Zostało naprawione. Cześć Emily. Ten rubber belt. Podejrzewam, że ja go nie mogę zrobić, bo... Gdzie by tam... Oczywiście, że nie mogę. Quality leather. A co ja potrzebuję do quality leather? Farbki, więc o, okej. Okay. W sumie to zrób 10. I wracając do tego, gunpowder, jakieś nowe rzeczy są, a pewnie te skrzyneczki. Możemy zrobić tą lepszą pułapkę na lamy, która też się nam pewnie przyda. O, i zestawy, patrzcie, do jakiegoś upgrade'owania też możemy robić. No jest dużo rzeczy pewnie... O, tutaj jest ten. Aha, no to brakuje nam i larger box musimy też mieć, a nie wiem, czy larger boxy mam. Coś możemy sobie stawiać. No, jest jak zwykle bardzo dużo różnych rzeczorków do roboty. Czekaj, ja tobie nie dałam prezentu, chodź. Ty jesteś... A nie, dawałam już ci. Dobra, jednak ci dałam. To było w elektronika sobie, pamiętam chyba, że zostawiłam rzeczy. Shift 5 tego. Ten pasek, no to pewnie dopiero wieczorkiem będę mogła oddać, więc... Więc dopiero wieczorkiem go ogarniem, a teraz polecimy sobie porobić te zdjęcia. Cześć, Todi. Nie, to mogę mieć ten mierz na plecach, będzie taka, wiecie. Chodź. Jak jesteś tutaj, to masz jabłuszko. Wiem, że lubisz jabłuszka. Ok. Teraz tak. Jedno zdjęcie mam sobie zrobić Portia Times. Z.
Nie wiecie co? Czekajcie, gdzie jest jakaś poza? O, myślę, że to jest dosyć spoko. Taka... Chociaż wiecie, możemy sobie wziąć tak bliżej. Okej, okay, safe. Czy nam się to zaliczyło zadanko, czy nie? Nie, interior. Dobra, z May. Z. Nie, czekajcie, z May to musimy chyba sobie wejść ten. A, grup foto. Czym się zaciągnie? Nie mogę zmienić pozy. Dobra, niech będzie takie zdjęcie po prostu. Czy mi zaliczyło? Dobra. Photo with me jest ok. Erwa! Nie denerwujesz mnie. Czy ja mam zrobić to w środku, ten? Robię też takie. Niech będzie. Okej. Erwa! A! Boże. Czemu ty musisz wiecznie przeszkadzać? Jeszcze raz spróbuję. Nie widziałam zdjęcie to zrobić jeszcze jedno. Exterior. Czy może to tutaj będzie? Nie tak to nie. Tak chciałam. Zapisz. To się zalicza? Nie. No, dla mnie się nie zaliczyło, nie wiem czemu. I ja chyba sobie sprawdzę, bo o, polas wreszcie. Może on samemu zrobić, a nie ze mną. Jeszcze spróbuję samemu zrobić. Że to chodzi właśnie o to, żeby samemu zrobić. Z. Z. Spacja. Safe. Nie. Więc ja was na chwilę przeproszę. Ja to po prostu sprawdzę, bo mnie już zaczyna krew zalewać. No i moi drodzy, mamy zrobić sobie po prostu zdjęcie tego. Ja nie rozumiem, czy mi się to nie daje po prostu rady. O, chyba że z takiej odległości mamy zrobić sobie tego zdjęcie. Z. Tak, żeby był cały bólny. No. Zaczął po prostu dalej odejść. Ja preferuję zdjęcia z bliska.
Nie wiem, jakoś tak po prostu ładniejsze są. Ale skoro May chciała takie, to nie będą takie. Okej. Okay. Dobra, tak czy siak zadanko wykonane, teraz lecimy już. Nie, w sumie jeszcze nie lecimy. Jeszcze zrobię po prostu jedną rzecz i wezmę, pójdę po... Po prostu zrobię Diddy Stopy, żebyśmy mogli sobie tam od razu jeździć już później, a nie tak latać. Dwa Diddy Stopy potrzebuję. Wydaje mi się, że jesteśmy je w stanie zrobić, no tylko, że musimy wrócić się i je zrobić. Okej. Okay. Tam chyba był jakiś brąz... brązowe te rurki z brązu. Dobra. Teraz tak, Diddy Stopy. Czek. Cztery, osiem brąz plate'ów, 10 hardwood planków, 4 pipe i 6 ubrań. Blach. 8 tych blach. Cztery te. Później drewno jest 10 hardwood planków. I 6 jeszcze tych ubrań. Będzie w tkaninach, tkaninach, tkaninach. Okej. Okay. 6. Robimy to. I lecimy już później na pustynię prosto. Już nas nic nie zatrzyma chyba dzisiaj. Musimy taką nadzieję. A jeszcze moglibyśmy zadanko wykonać dla tam Dawy czy tam kogoś z tymi paskami. Bo z tego co wiem, to czas też się liczy, a nie chciałabym, żeby Higgin z nas zatrzymywał. Znaczy, wyprzedzał bardziej niż zatrzymywał. Oj, nie bij tego. Się jeszcze rozleci. Okej. Okay. Aha, zrobiła się tylko jedna, więc ja jednak zadanko sobie poczeka pewnie do jutra. A w tym czasie lecimy sobie najbliżej, podjedziemy tutaj. Przynajmniej będziemy troszkę bliżej. Tam będziemy na pustyni, jak już ogarniemy sobie wszystko, to możemy sobie pościnać trochę drzew. Okej. Okay. Oj. Ale chcę bardziej na ten większy most lecieć. Czy ja wzięłam ze sobą te? Wzięłam ze sobą. Jeszcze będzie, wiecie, taka moja wpadka, że w ogóle tego nie wzięłam. Też na pustyni z tego co kojarzę są jeszcze droższe ryby do łowienia niż te, co my teraz do tej pory łowimy. Więc to też będziemy mogli sobie kiedyś wykorzystać. Ja jestem ciekawa, czy z tego drzewka też nam wypadnie popular wood. Nie. To tylko z tych takich wielkich, że wielkich. Jeszcze byśmy tutaj wstąpili do tego domku i odwiedzili jedną osóbkę. No może nie tą osóbkę bym chciała. Sup. You're the new builder, right? I'm sure we'll have an opportunity to work. Okej, czyli tu jest Shiva, a jeszcze chciałabym jedną osóbkę poznać, tylko... Dobra, czyli tu jednak nie jest, bo ja szukam mamy Shivy. Znaczy mamy, nie wiem, czy jest babcia, czy ich czy mama tych wszystkich tutaj koleżków naszych. I ona podobno mieszka na pustyni, tylko... Czy tu jest jeszcze jakiś jeden domek?
Może tutaj jest jeszcze coś. Dobra, tak czy siak lecimy. Zostawiam sobie tam listopa jednego już. No, ona może tam mieszkać. W dobrym kierunku, tam muszę gdzieś tak lecieć. No, dosyć daleko bym powiedziała. I tam jest chyba właśnie ten tunel. Tutaj jest też nieco z ruina czy coś, ale do którego się na pewno udamy. O, i widzę, że już mamy jakichś pierwszych kolegów. Nie wiem, jak one mocno biją. Ale no, nie są najsłabsze. Wiecie co, by się z wami nie chciała jakoś bardzo bić. Ponieważ czas mnie leciutko goni. Okej, dobra, lecimy do Arlo. Tutaj sobie też zobaczymy, co to jest. Ale to jest jakaś kopalnia. Gdzie jest Arlo? Arlo jest tutaj. Tutaj jest ktoś inny przy tej kopalni. Chopper. Chopper. Okej. No powiem wam, że wygląda to całkowicie inaczej niż zwykła portia nasza. Nie wiem, czy z tych skałek będę coś innego dostawać? Myślicie? Złoto chyba dostaliśmy. Nie, myślałam. Okej, najpierw zobaczymy ten Whoa, hold it right there. I can't let you in. Arlo and Sam are in there checking to see what's causing the earthquakes. Mint wanted me to take a look as well. No can do. Arlo's orders. Until they can figure out the mini quakes, no one goes in. Okej, czy nie wejdziemy? Bo Arlo dał taki rozkaz. Slow down. Oh no. Coś się chyba jednak stało i musimy wejść, więc Remington niestety. Ja powiem wam, że teraz nam nie jest do śmiechu, ponieważ mamy zadanko, które jest czasowe i zostało nam z 2 dni dopiero maksymalne wykonanie go. You had me worried for a sec. Keep on worrying, we're not that okay. Mint's hurt. The collapse caused a cave-in. We're in some kind of underground passage. And I think it's part of the old shafts. Okej, no to dowiedzieliśmy się, że wszystko z nimi w porządku, oprócz Minta, który gdzieś tam ucierpiał. You mean the one linking up the old man? Yeah, that's the one. There's a locked door here. See if you can unlock it from the other side. What was that? We're not alone down here. Hurry! Sam? Come on! We gotta hurry! Okej. Mamy znaleźć jakieś wejście, dobrze zrozumiałam? I came as fast as I could. Did you find anyone in there? Yes, sir. Arlo, Sam, and Mint are trapped in there. We're gonna use the old mine shafts to reach them. That old mine over there? That's going to be dangerous! Here, take these with you. I'll try to get more help from town. Do you have anything else you need to prepare? I'll wait for you at the entrance to the mine. Be quick. Czy mam coś, do co mogłam. No nie mam niczego, co by mi odnawiało życie zbytnio, wiesz o tym. Ale wiecie, ja jestem zawsze. A nie, mam miodek, będzie miodek jeść. Ja zawsze na spontanie lecę. I chyba właśnie będziemy musieli zjechać tutaj tym. Zależy mi, żeby jak najszybciej udać się tam na tą pustynię i to wszystko ogarnąć, bo nie ukrywam. Mam nadzieję, że jak spadnę stąd, to nic się nie stanie, że tutaj mechanizmy poszli nadal są zachowane. Chyba tak. Ready to go? Okay, tak. Przepikałam go, bo no to zadanko. Jak nie wykonamy tego zadanka, to stracimy relację, więc. Jednak wolałabym sobie tutaj. A few miners came around here to look for relics.
Someone thought it was a good idea to dig into a shaft left over from the Age of Darkness. Strangely enough, it didn't work out well for them, so they decided to seal it up. No one has been down here for a long... Take this. You might need it in here. O! Dostaliśmy młotek. O! Jeszcze dostaliśmy jakieś takie do uleczania. Może tym razem nie zginiemy. I dobra, i to my prowadzimy ciebie, prawda? Nic nie ma. No to, moi drodzy, szykuje się dłuższy odcinek i coś tutaj jest. Ja też miałam coś... chyba już nie miałam. Ja nadal czekam na jakąś wyprawę, gdzie będziemy z Arlo walczyć, a nie ze wszystkimi oprócz Arlo. Chodź tutaj do niego. Na razie byliśmy już na wyprawie z Sam i z Remingtonem. No, chyba nie chcemy sobie ulepszać na staminę. Okej. Tam możemy iść. To są jeszcze jakieś inne. Chyba z tego też wypada ten muskuł. Ojeju. Powiem wam, że to już zaczyna być mocne tutaj. Powoli. Nie wiem, czemu nie wchodzą mi w ogóle picie tego. Okej. Okay. Dobra, coś się powoli udaje. Tutaj zrobiliśmy jakieś... Nie wiem, czy to się da kopać. Nie. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Oj. Wlazłem tam, gdzie potrzeba. Nie wiem, czy on teraz stąd wyjdzie. Dobra, wyszedł. W ogóle zobaczymy sobie, jakie to jest wielkości. Widzę, że to jest dosyć spore. Okej, okay, tu mamy dopiero Arlo, więc będziemy się musieli jakoś przez to wszystko przedrzeć. Zobaczymy. Tutaj jest jakieś woda, nie woda. I ja po prostu z ciekawości wejdę i zobaczę. Nie, to będzie po prostu zapadający się piasek, czy to jest coś ten, ala... Boże, jak to się teraz nazywa? Wiecie, te piaski coś tak wciągają. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Nawet mogę? Oj, zaraz to będę tam. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Cieszę się, bo jedną pozytywną rzeczą, którą na razie tutaj widzę, oprócz tego, że odcinek będzie mega długi, jest to, że zdobywamy sobie ten muskuł. Muszę to przetłumaczyć na polski. Wiecie, o co mi chodzi. Damy radę się po piasku wspiąć? Damy radę. Uuu, tutaj jest jakiś... A nie, to już byłoby na samym początku. Mitr z niego wypada. No powiem wam, że to jest już dużo cięższe niż niż tam wszystko, co się działo w Porsche. I ja się powolutku boję iść tam do tych ruin, tam co są z walką. Znaczy to nie wiem, czy to są ruiny. Nie wiem, jak to się nazywa. Ja zazwyczaj zawsze zapominam. O, widzę, że Remington wziął wszystkich na siebie. Ciekawe, jak długo będzie mógł z nimi walczyć. Remington nam sobie umarł. Mam nadzieję, że się w miarę szybko odrodzi. Ja też widziałam gdzieś jakąś skrzynkę, której chyba nie zebrałam po drodze. Ale przynajmniej tu jest jakaś tutaj tam zbiora. Industrial Engineer. Zobaczymy sobie, czy tutaj też coś jest. I lecimy do góry. Ja mogłabym... Znaczy mogłabym.
Fajnie było, gdybym dostała jakiś, wiecie, levelik, to od razu by mi się życie odnowiło. Dobra, widzę, że to są a la parkurki, a ja parkurów nie potrafię robić. Okej. Okay. Maybe it's for a door somewhere. To nie będzie dobre. Power stones for this to work. That worked. No chcę, ach, jak mam nie chcieć. Ja już widzę, że co się tam święci i nie jestem jakoś mega zadowolona z tego, bo widzę tam jakieś różne inne nowe potworki. Tak, to tutaj nam się otwarło wejście, czy tam? Remington, mógłbyś się chłopie trochę ogarnąć i pospieszyć i wleźć tutaj do mnie? Nie wiem, czy my sobie nie przyszliśmy. Czy my stąd przyszliśmy, czy stamtąd? To wydaje mi się, że stamtąd przyszliśmy, więc pójdziemy w tą stronę. O nie. Łajże. Kubito jedna. Wydaje mi się właśnie, że po taką górę podchodzimy, więc teraz sobie pójdziemy tędy. Może się gdzieś wracamy? Czekajcie, wróciliśmy się do samego wejścia. Więc może jeszcze raz przejdziemy po prostu i zobaczymy, czy nam się gdzieś drzwi otwarły. Tutaj ewidentnie się nam nie otwarły drzwi, ale tu nam się otwarły. Okej, okay, jakaś stęka. So these are the old shafts. I know you can handle yourself, but we need to be extra careful now. It's said that there were people left underground from the old days down here. The rumors say that they're no longer human and have become something else. Creepy, right? We actually followed some leads down here not too long ago and found nothing. So I don't think it's true. Okej, okay, mamy uważać. Ja sobie użyję tych plasterków, wiecie. Może tym razem pierwszy raz nie umrę. Dobra, to jest bosik. Raz, dwa, trzy. Raz. Oła. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, jak przed tym ucieka, czy nie lepiej po prostu. Ała! Gościu! Ogarnij się! Raz, dwa, trzy, cztery. Ja już widzę, jak umieram. I widzę, że nam się znowu zrobiło to samo, co kiedyś, czyli jednym słowem. Raz, dwa. Chyba jednak umrzemy. Nie wiem, jak on to robi, ale... No i jak ja mam przed tym uciekę? Dobra, gin już, i tak już giniesz. Okej. Okay. Zginąłeś. Ja straciłam wszystko, co miałam do uleczenia, no oprócz tego miodu, który tam mamy jeszcze trochę, ale no tak czy siak... No tutaj bossy są dużo trudniejsze niż w podstawie. A wiecie, że ja z walki nie słynę. Jest jakieś zejście. Oj, Jezus Maria. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Okej. Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy. Okej, nie żyjesz ty. I kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. O, jednak tym razem tam. Teraz tak, tu jest zejście, albo tam jest coś i... Oj, halo, skąd żeś się tutaj wziął? Raz, dwa, trzy. Nie wiem, ale ten stworek mi przypomina troszeczkę z Pokemonów jakiegoś tam. Taki ala kreskówkowy styl. Teraz możemy iść tam albo tam. I najpierw pójdziemy sobie tutaj. I tak chyba to musieliśmy iść, żeby coś odblokować. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnego bossa. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czemu tutaj jest na inny kolor odznaczone to. Raz, trzy, cztery. Nie wiem, czy ten remink nam tam umiera, czy co? Chyba ta. Raz, dwa, trzy. Nie, to tutaj zniknęło. Dobra. Tu nic nie ma. Też nic nie ma. O, to jest skrzynka. Wydaje mi się, że jakąś jedną skrzynkę przegapiłam gdzieś po drodze. Ale wiecie, już trudno. Mówi się trudno po prostu. I żyje się dalej. Dobra, tu jest jakaś znowu wajcha. Czemu tam jest robak do góry nogami? Halo? Wiecie. W tą stronę mam iść? Nie, inaczej. W tą bardziej. Znaczy musimy się wrócić tutaj całkiem i tutaj nam się otwarło coś. Pytanie co? Dobra, tu kawałek i tu w lewo będziemy musieli pójść. Chyba to nam się otwarło. Właśnie nie są na ten, do góry nogami. A, chyba to był już Arlo. Sam? Arlo? We must be on the right track. Come on. Dobra, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Ale nie wybili tutaj wszystkiego. Co jest jeszcze? O nie, nie miałeś mi się do tego. Się bijesz z tym, tam samo tego. Remingtona zostaw, niech sobie tam bije. Za wysoko jest. Gdzieś tam wual. Żebym cię nie mogła uderzyć. A tam coś jeszcze jest. Tu czy mam coś do zabranka? Chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery. O, patrz, jak sobie silniczek leży. Czemu by go nie wziąć? Dobra, i chyba to już będzie ostatnie, mam nadzieję przynajmniej. Że ostatnie przejście. Dobra. Aha, czyli tutaj jeszcze mamy jednego bosika. Nie no, spoko. Just in time. Come on, we need to handle this thing. I podejrzewam, że to nie idzie w ogóle. Czemu ty za mną latasz? Żebym nie powiedziała czasem złego słowa zaraz. Ała. Ała. O Jezus Mary. No, widzę, że to nie ma sensu. To się da w ogóle jakoś podejść? Nie, chyba nie da się podejść bez ucierpienia. Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy. Widać, że Remington jest najsłabszy, a Rosday najlepszy. Okej, nie bije to jakoś mocno. To, że się nie do niego podejść, to jest inna sprawa, ale... O, Arlon. Biedaku. Okej. What was that thing? I think it must have been awakened by our drilling. An AI machine lying dormant from the past. Like something you find in the peripheries. Look at all these marks it made on the ceiling. That must have been the source of the quakes. Looks like we got here in the nick of time. You have no idea. I thought we were going to be crushed. All thanks to the Builder. We had to get through a lot of fillings to get to this point. How did you end up here anyway? We were looking for a way out. Mint thought there was a draft coming through here. That door. Okej, czyli znaleźliśmy sobie już wyjście na dół, na powierzchnię. Jeszcze jednak bym sobie tutaj sprawdziła, czy nie ma nic ciekawego, chociaż nie widzę żadnej skrzyneczki. To po prostu zejście takie, wiecie, spiralne. Dobra, lecimy. Chciałabym Arlo oddać już to zadanko. Tak czy siak, wszystko się udało. Ja oczywiście bez śmierci się mojej nie obyło. Mam nadzieję, że mi nic z ekwipunku nie zniknęło. Też zdobyliśmy sobie trochę tego muskul, nie wiem co to jest, śluzu, ja bym to jako śluz przetłumaczyła, tylko, znaczy, patrzenia na to. We're out. That was a scary ride. Come on. A co ty robisz sam? Mayor Gale. Ah, how did you get out? How did you get out? Story, but we're safe. We also solved the earthquake problem. It was caused by... So that's what's causing the quakes. I can't believe there are still such dangerous things lurking about down there. I must write to Atara right away and have them send someone to check out the shafts below for any more danger. What about the tunnel? Can it still be salvaged? I think so. I'll do an assessment, then get back to you. Well, I'm glad everyone's all right. That's the important thing. And thank you for helping out. Oczywiście, my jak zwykle musieliśmy pomóc. Czekaj, Arlo. Craftsmanship. I'm impressed. You're skilled and talented. Okej, oddamy ci to. No i cóż, no udało nam się wykonać chyba wszystkie zadanka, które mieliśmy przy okazji tutaj. Zostało nam teraz, żeby zrobić ten planter box. Więc to tam na spokojnie sobie na pewno porobimy. Ja chciałabym się przejść tutaj do... O, w drugą stronę całkowicie. Jak to się nazywa? Do jeziorka. I po prostu resztę tam energii już sobie połowić cokolwiek. Ja wam pewnie to wytnę. No tak czy siak... mieliśmy trochę problemów i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że... wydaje mi się po prostu, że tutaj jest dużo trudniej, jeżeli chodzi o walkę. No, jest to dosyć logiczne, bym to tak ujęła też, no bo jednak jesteśmy na innej po prostu, innej, nie mapce może. W innym miejscu, które jest już przeznaczone na późniejszy etap gry, więc no jest to w miarę logiczne po prostu. Uch, tutaj jakieś inne te rzeczorki. Ironwood. Wezmę sobie skrzyneczkę i będę łowić. Pierwsze ryby może z wami połowię, a resztę wam po prostu wytnę, żeby ten odcinek też nie da was nawet przyspieszać, tylko wytnę, bo ten odcinek naprawdę będzie bardzo długi. Tutaj chciałabym złowić tę jedną taką nową rybę, a to nie będzie ta. No to też nie jest ryba ewidentnie. Dobra, jeszcze raz. Może nam się uda. O, to jest jakaś nowa, ale to nie ma... Chyba to jest nowa. Ale to chyba jeszcze nie tą chciałam rybę złowić. Chociaż ta też jest okej. Taka inna rybka powinna jeszcze być tutaj. Chyba. Ale może mogę się mylić. Czekajcie. Jeszcze złowię tę jedną. Będzie ta, bo ta też jest, może być.
Nie tak. Słów to. Tak, chciałam tak zobaczyć, czy tu jest jeszcze jakiś. To chyba tutaj będzie ta inna rybka, którą ja bym chciała łowić, ale no trudno, już jestem tutaj, to już tutaj połowię. No i po prostu widzimy się pewnie na pożegnaniu już, jak już się będzie kończyć odcinek, jak tutaj pewnie zemdlejemy, bo nie zamierzam chyba wracać. No i moi drodzy, no tak jakoś wyszło, że nam się usnęło podczas złowienia tych rybek. No, tak miało było w założeniach. Tak czy siak, no mamy tutaj sporo itemek, troszkę tych tylko nałowiłam. Złowiłam jedną tylko z gwiazdką i to jeszcze tego Imperial Gladiator Fish. No i 12 tych właśnie też zwykłych. Czyli to było narzędzie do bicia. Okej. No powiem wam, że dosyć fajnie to wygląda. Ja sobie o tym poczytam. To jest lepsze to, czy to no, na pierwszy rzut oka dużo bardziej to. Ale tak czy siak zobaczymy to wszystko w następnym już odcinku, bo w tym odcinku wam bardzo serdecznie dziękuję, że ze mną byliście i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. No i zapraszam do kolejnego odcinka, zapraszam do zostawienia łapek, subskrypcji i komentarzy. A w tym momencie pa pa!